Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Wolność. Zrozumieć i doświadczyć. Interwencja kryzysowa w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To temat dorocznej konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. W trakcie wydarzenia tradycyjnie wręczono anioły interwencji kryzysowej, ale również podsumowano inicjatywę, jaką była gra terenowa Rodzina Wolności. Wiem, że to był bardzo, bardzo, to już mówiłam do pana starosty, bardzo pracowity rok. Bardzo pracowity rok, jeśli chodzi także o nasz obszar interwencji kryzysowej. I za to, że państwo zawsze byliście w gotowości, że zawsze mogliśmy liczyć na waszą pomoc, że byliście chętni do wszelkiej pracy i współpracy. Za to wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie, spotkanie kameralne, bo tak sobie właśnie założyliśmy, to będzie pierwszy krok w takim odnowieniu tej naszej współpracy, przewietrzeniu, że będziemy, no ja bym chciała, żebyśmy byli najlepsi w Polsce, zawsze mam takie ambicje. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale tak bym chciała. Ta konferencja była także, albo może przede wszystkim, podsumowaniem kolejnego roku działalności Myślenickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Nie zabrakło ciekawych wykładów, uświadamiających, jak ważne jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tegorocznymi prelegentami byli Rafał Jękot, Katarzyna Wojtanowicz, Klaudia Szydłak oraz Paweł Golonka. Pani dyrektor, czy można wyodrębnić takie filary, na których opierała się praca, tegoroczna praca Myślenickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Poradnictwa? Te filary właściwie, jeśli chodzi o także Prometeusza, czyli kolejną edycję, już szóstą edycję naszego projektu, którą realizujemy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, są trzy. Mianowicie w tym roku skupiliśmy się na rodzinnej grze terenowej Rodzina Wolności, gdzie chcieliśmy nauczyć rodzinę współpracy, współdziałania, rozwiązywania sytuacji trudnych, no i przede wszystkim umiejętności spędzania wspólnie, dobrej umiejętności spędzania wspólnie czasu. To był pierwszy filar. Drugim filarem była praca w szpitalu myślenickim. Tutaj staraliśmy się pomóc kadrze medycznej w formie superwizji i jak się okazuje, to się bardzo udało. A także dzięki tej naszej współpracy ze szpitalem byliśmy w stanie objąć swoją pomocą, swoim wsparciem także osoby hospitalizowane, które są dotknięte przemocą domową. I to się wydarzyło. Także ja uważam, że te dwa filary, one się bardzo pięknie sprawdziły. Dzisiaj realizujemy trzeci, czyli konferencję, która jakby spina nam to wszystko, podsumowuje, no i jakby próbuje opisać to wszystko, cośmy w ciągu tego roku robili. Był to rok pracowity, ale kończymy go z dużym zadowoleniem, z dużą satysfakcją i z nadzieją, że znowu będziemy coś dobrego robić. Podczas dzisiejszej konferencji dosyć mocno wybrzmiało słowo współpraca. Jak ta współpraca się układa między ośrodkiem a innymi instytucjami z terenu powiatu myślenickiego? Zawsze może być lepiej, ale uważam, że jest dobrze. Spotykamy się także właśnie po to, żeby tą współpracę budować, bo jak my będziemy między sobą dobrze współpracować, mądrze współpracować, jak będziemy robić takie swoiste wietrzenie tej naszej współpracy, to będzie z korzyścią dla po prostu mieszkańców powiatu myślenickiego, bo to do nich jest kierowana nasza pomoc.